Dobra, słuchajcie, deszcz, no i po deszczu. Chociaż jeszcze coś pokrapuje, ale można zacząć działać dalej, bo jedna lampa już siedzi. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba drugą zainstalować. No i będzie trzeba polutować kable do tych postojówek bocznych. One już są elegancko porobione, poklejone, w sensie są porobione tak, żeby pasowały te żarówki, żeby nie było fuszery. I tutaj ogromna zasługa dzięki mojemu tacie, bo on to ogarnął. W sensie, jak pytaliście pewnie, o co tutaj chodzi, chodzi tak naprawdę o to, żeby te żarówki, które widzieliście wcześniej, żeby siedziały tutaj. Jak będą postojówki, to będzie to elegancko świecić, więc zaraz będzie się to instalowało. Sam montaż, demontaż lamp to jest banalna sprawa. Słuchajcie, tu są dwie nakrętki, dziesiątki. Ściągamy i lampa nam elegancko schodzi. Zresztą tutaj, o, tutaj widać jedna, tam jest druga kostka. No i słuchajcie, tu przepychamy elegancko żarówkę. Znaczy przepychamy całą wiązkę. No i lampa nam siedzi, słuchajcie. I tyle. Są naprawdę z kosmosu te lampy, nie? Naprawdę petarda. Jestem tak zachwycony, że masakra. Musimy się przedłużać z garażu. Co? Przedłużać z garażu. Przynieś? No. No bo inaczej wtykaj mi przez tą rurkę tam, tę końcówkę. Dobra, chłopiec masz? Wyciągaj ten plastik. Z dołu? No, u ciebie tam z bagażnika, wyciągaj go. Czek. Przejdzie to wszystko, czy to jest zaślepione? To jest taka dziurka, to niemożliwe, żebym przełożył kabel. Dobra, słuchajcie, podejrzewam, że mnie nie będzie widać, ale prace ukończone. Tylnie postojóweczki świecą, tylnie lampki też świecą, wszystko tam działa. Być może jutro się uda zrobić tak, żeby ruszyć temat przednich postojówek, bo tutaj jest taka dosyć duża paść zrobiona. Przy okazji jeszcze zdjąłem tablicę z przodu, bo nie chcę jej mieć, a chłopaki też mnie troszeczkę zjebali, że to jest jedyne źródło powietrza dla silnika, które właśnie ograniczyłem tablicą rejestracyjną. Dzięki, chłopaki. Więc też ją zdjąłem. Mi się tak podoba. No i co? Ogarnę się. Pojadę na parking i strzelę kilka przebitek i zobaczycie, jak to teraz świeci. Tak to wygląda. Efekt jest dla mnie fantastyczny. Jest to takie fajne odświeżenie, coś nowego i super to wygląda. Myślałem, żeby połączyć w tym vlogu i kwestię blacharską, i kwestię tych lamp, ale pociągniemy temat dalej i nie wiem, czy jutro, ale na pewno gdzieś tam w następnej, dalszej części tego vloga zobaczycie gdzieś tam montaż tych przednich postojówek, żeby też one sobie elegancko świeciły. Bo też je dostałem w komplecie od ziomeczka, który mi sprzedawał te lampy, więc sobie je zainstaluję. Ja się jaram tym, jak to wszystko teraz wygląda.
Jeszcze tak pozbierając informacje, bo nie wiem, czy tam wszystko było takie na szybko robione, chciałem pomóc tacie i też dużo rzeczy było do ogarnięcia tak po prostu, od razu, to była tutaj kwestia, żeby po prostu przylutować sobie, przedłużkę zrobić, bo te kabelki, które tutaj były od razu przy tej lampie do tych postojówek świecących, były po prostu za krótkie, więc trzeba było je przedłużyć. No i był temat, żeby w tych odblaskach zrobić fajną taką dziurkę. Super jest to zrobione przez mojego tatę na sztywno. Tak, żeby gdzieś tam woda się nie dostała czy coś, żeby nie było żadnych problemów. No i to były takie dwie najważniejsze i takie najbardziej czasochłonne rzeczy. Sama wymiana lampy jest bardzo prosta, wszystko działa i jest petarda. No, więc przechodzimy do ogarniania przodów. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień. I zrobimy sobie przednie postojówki, żeby to już było gotowe, żeby mieć to po prostu z głowy. Pogoda dzisiaj jest fatalna. Jest tak deszczowo i nie wiadomo, czy nie złapie znowu deszcz. Idę wykręcać sobie te przody, zobaczyć jak tam z dostępem, czy będzie trzeba ściągać reflektor, trzeba znaleźć też prąd, bo w prawej lampie, jak patrzymy od przodu, jest jakiś tam problem. Więc trzeba znaleźć jego rozwiązanie. No i trzeba też polutować, wszystko elegancko porobić, żeby to fajnie świeciło. No i tyle. Słuchajcie, odblaski są pozdejmowane, więc będzie trzeba zrobić dokładnie to samo, co było robione tam z tyłu. Czyli mój tata tam sobie już to wziął i będzie tam wycinał, żeby to fajnie pasowało w tą gumę, żeby też to nic tam się nie podlewało. Kabel jest na tyle długi, że prawdopodobnie nawet nie będzie trzeba lutować. Ja sobie zdejmę tylko te reflektory z przodu, żeby tam fajnie znaleźć jakąś dziurę, żeby ten kabel ładnie przepuścić, żeby nie robić fuszerki gdzieś tam, czy czegoś tam nie wiercić. No i w zasadzie to będzie tyle, więc tutaj jest o tyle łatwa sprawa, że to jest taki plug and play. Będziemy się wpinać elegancko w oryginalnie wszystko, więc w zasadzie bez żadnych problemów. Biorę, zdejmuję teraz reflektory. No i działamy. No i słuchajcie, żeby nie było gadania, wszystko jest, o, patrzcie, elegancko to będzie wchodziło. Troszeczkę trzeba siły użyć. Wszystko jest zrobione tak, jak ma być. No i słuchajcie, wszystko pięknie siedzi. Wszystko jest naprawdę tutaj szczelne, więc nie ma żadnej lipy. No i teraz będzie trzeba to wszystko włożyć, polutować, poogarniać, ale wam tego nie będę pokazywał, bo już widzieliście, jak to mniej więcej wyglądało wcześniej. No i przejdziemy sobie do podsumowania gdzieś tam później, jak już wszystko będzie gotowe. Śmiesznie teraz wygląda, bo wygląda jakby miała zeza albo downa. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, słuchajcie, kolejny dzień, godzina 19. Wszystko już jest gotowe, wszystko już jest zrobione. Przy okazji, korzystając z tego, że i tak lutowaliśmy, i tak działaliśmy przy tym całym oświetleniu, to zrobiłem sobie lewe światło, bo lewe długie, bo nie miałem go gdzieś, ono po prostu się straciło. Szukaliśmy dosyć długo, bo ponad półtora godziny, gdzie jest miejsce, w którym po prostu nie przychodzi ten prąd. W końcu znaleźliśmy, to było jak najbliżej, to było bardzo blisko w sumie tej kostki, gdzie się wpina żarówkę. Po prostu tam kabel się poluzował i była dziura. Następny plan związany z elektryką, z tymi lampami,
to gdzieś jest na przyszłość. Na pewno to będą końcowe fazy projektu, żeby sobie siąść i jednego wieczorku wszystko tam ładnie polutować na nowe kable, na nowe przewody, bo są to straszne paście porobione. Będą albo dwie opcje, albo będzie się po prostu lutowało wszystko po kolei, ale chyba raczej znajdę po prostu jakiegoś dawcę i przepnę całą wiązkę. Prawą, lewą. Mój tata zaproponował, żeby w ogóle całą wiązkę wymienić. I nie wiem, czy to nie jest głupi pomysł, bo nie wiadomo, co tam wyjdzie, jak to tam będzie wyglądało. Zobaczymy. Ale na razie to są jakieś tam odległe plany. Najważniejsze było to, żeby ogarnąć sobie to całe oświetlenie, więc teraz są kompletne lampy z przodu już gotowe, zrobione, wszystko działa, każda żaróweczka. Tylnie, no i przednie postojówki, wygląda to super. Pomyślałem sobie w sumie, że niepotrzebnie wam pokazywałem, jak te tylnie wyglądają, bo mogłem zrobić to teraz, żeby wam pokazać komplet, ale myślałem, że to się odsunie wszystko w czasie, a tak w sumie udało się dzień po dniu. Wnioski z tego odcinka też mam takie, dla samego siebie, że dosyć dużo podłapałem takiej wiedzy z elektryki. I w sumie myślę, że dam sobie radę gdzieś tam w przyszłości polutować, jakieś takie rzeczy porobić. Nauczyłem się, że lampy muszą mieć po prostu zwykły obwód. Nie ma tam plusów, minusów, w sensie nie trzeba na to zwracać uwagi. A nie wiedziałem na przykład o takich rzeczach. Kończąc ten drugi materiał, też musicie pamiętać o tym, że totalnie się nie znam na mechanice, na samochodach. A stwierdziłem, że spróbuję, bo to jest takie moje oczko w głowie, te auto już od kilku lat. Tylko po prostu zaniedbałem sobie to auto, a teraz pojawiły się takie możliwości finansowe, że jestem w stanie się bawić z tym samochodem i po prostu inwestować sobie w to auto. Wiele osób jest nieprzekonanych co do tego, żeby to remontować, żeby to robić z tym autem, ale mam gdzieś te opinie. Najważniejsze jest dla mnie po prostu szczęście związane z tym samochodem. I też nie będę ukrywał, że dosyć dużą tutaj rolę odgrywa fakt, że to jest mój pierwsze auto. W sensie moje pierwsze za moje zarobione pieniądze kupione auto, takie, które mi się wymarzyło i które chciałem. No i to jest właśnie ta Mazda. No i nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby jej tu nie było na placu i żebym nie mógł się nią przejechać. I w związku z tym też może bardziej myślę sercem. Wiem, że to czasem jest lipa. No ale przekonamy się tak naprawdę, najważniejsze to jest blacharka, którą będę chciał pokazywać wam w następnym odcinku. No bo to jest najważniejsza sprawa, no jeżeli tam wyjdą jakieś super ogromne koszta, no to będzie lipa. I zobaczymy, co dalej. A jeżeli nie, no to zrobimy blachę. Poczekamy chwilę, zrobimy lakier. No i wtedy tak naprawdę już będzie ścisła kosmetyka do zrobienia i będzie takie auto już faktycznie takie piękne, znaczy ono już jest piękne moim zdaniem, ale ona rzuci taka faktycznie niunia i zobaczymy, no. Może to potrwać jeszcze jakiś czas. No, tak sobie patrzę na nią, jest naprawdę fajna. Jestem zmęczony, bo to jest kolejny dzień, gdzie siadam dopiero na luzie sobie około godziny 20. No ale są fajne widoczne efekty tego wszystkiego. Nie przedłużam, nie zamulam. Prawdopodobnie następny materiał to będzie już z oddawania albo z jakiejś tam informacji z blachą, u blacharza. Jest też dosyć fajny plan, znaczy chcę to zrobić, zrobię to, żeby rozebrać całe zawieszenie. Mój tata twierdzi, że blacharz i tak musi to rozebrać, więc chcę rozebrać calutkie zawieszenie. Wszystko oddać do piaskowania, wszystko elegancko zrobić, być może poliuretany zamontować, taki zestaw. Jak już będzie to, no i pomalować to pięknie zawieszonko przy okazji robienia całego gdzieś tam dołu, progów i w ogóle działań jakichkolwiek związanych z blacharką. Później wszystko zmontować i czekać później na lakier. No, ale to wszystko w następnym materiale. Trzymajcie się.